Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. Jeszcze raz dziękuję w imieniu firmy. Odkodowaliście bazę danych Dexona? Oczywiście. Tak jak podejrzewaliśmy, Zetrox zlecił Dexonowi porwanie profesora Szybkowa i akcję przeciwko Spejkonowi. Co więcej, sponsorował też tych panków z Terbona. To koniec Zetroxu. Co macie zamiar z tym zrobić? Jestem właśnie na pokładzie statku kurierskiego. Osobiście dostarczę dowody przeciw Zetroxowi do protektoratu. A co z masakrą zarządu Spejkonu? Są jakieś wzmianki Nic o Pointerze? Nic konkretnego. Z tego co wiemy, Dexon nie miał z nim żadnych powiązań. Zetrox dobrze strzeże swoich największych tajemnic. Mamy jednak informacje, na podstawie których sądzimy, że Pointer może znajdować się... Cholera, gdzie? Gdzie jest Pointer? Co się dzieje? Mój statek jest atakowany. Będziemy lądować awaryjnie. Straciliśmy połączenie. Super. Po prostu cudownie. Masz współrzędne jej statku? Tak. Herbus Półkula Północna 12-43-21. Powiadomię Kortek. Jesteśmy niedaleko. Mogę dotrzeć tam 2 godziny przed ekipą ratunkową Korteku. Wiedziałam, że sobie nie odpuścisz. Cześć, witajcie. Z tej strony Jacka, to 9 albo 8 odcinek z gry Chrome. Zaczynamy w takim razie, wybieramy nową broń, którą pokazywałam wam w poprzednim odcinku, ale tylko na krótką metę tak naprawdę, więc teraz jeszcze raz wam ją zaprezentuję. To nie jest również amunicja, właśnie ta, którą mieliśmy od snajperki. Do snajperki. Odprawa. I zaczynamy. Statek Nicole Parker został zniszczony. Zastrzelony, zaatakowany. Wylądowałem. Sygnał z lokalizatora jest bardzo słaby. Będziesz musiał przeszukać kilka kilometrów kwadratowych. Szykuje się długi spacer. Czekaj, masz towarzystwo. Większa grupa, mają też pojazdy. Ludzie ze Troxu? Chyba tak. Najwyraźniej też szukają wraku. Strasznie się spieszą i są bardzo pewni siebie. Na tyle, że nadają bez kodowania. Przekieruję ci sygnały z ich komunikatorów, może ci to pomoże. Okej, dzięki. No i musimy teraz dostać się właśnie do tego statku, który został zaatakowany przez ludzi z Zetroxu. Ratując tym samym Nicole Parker. Ja zapomniałem, że mam przecież tego... niebieski rodzaj apteczki. Ale to bardzo nieważne. Teraz trochę to się nie przydało za bardzo. Czerwony do matki. Jesteśmy w sektorze 12. Matka do czerwonego. Rozpocznijcie przeszukanie terenu. Dobra. Wyciągamy z głowy. Okej. I co teraz? Wsiadamy w pojazd. Trzeba znaleźć jakimś cudem Nicole Parker ze statkiem. Zielony do matki. Zbliżamy się do sektora 11. Przyjąłem. Czerwoni już są w sektorze 12. Zaczynajcie, jak tylko tam dotrzecie. No, mamy statek. Hey, hey.
ty durniu, masz się posługiwać kodami, żadnych nazwisk. Mam to gdzieś! Boisz się, że podsłuchują nas jakieś małpy? Mów, co się dzieje! Grupa Morgana, to znaczy czerwoni, przeszukują sektory 12 i 13. Sprawdźcie 14 i 15. To nie pomogło za bardzo. Niebieski, jak mnie słyszysz? Jones, do cholery do ciebie mówię! Jak mnie słyszysz? Cholera! Czerwony, zgłoś się! Tu czerwony, odbiór! Straciłem łączność z grupą niebieskich, sprawdźcie to! Czerwony, zrozumiałe! Po nim. Trochę ciężko było, ale okej. Kerry? Chyba się spóźniłem. Znalazłem wrak, ale nie ma ani śladu pani Parker. Trudno. Bywa i tak. Przejrzyj dobrze skany, może coś zauważysz. Postaraj się. Cholera, zawsze się staram. Gdybyś się tak nie grzebał, to byś zdążył. I na przyszłość, daruj sobie te teksty w stylu postaraj się. Dotarło? Cicho. Szt. Matka do zielonego, matka do zielonego. Czy mnie słyszysz? To ważne. Zielony do matki. Mam kuriera i przesyłkę. Jedziemy w stronę kopalni. Będziemy na miejscu za 10 minut. Będziemy czekać na transport. Tu matka. Mamy tu intruzów. Grupa czerwona i niebieska nie odpowiadają. Przyczajcie się w kopalni. Biali już tam są. Transport przyleci po was najwcześniej za jakieś 2 godziny. Zielony, zrozumiałem. Chyba wiem, co to za kopalnia. Widzę ją na skanach. Prześlij mi współrzędne. Mamy mało czasu. Dobra, to był mega krótki odcinek chyba, tak mi się wydaje, ale tak wypadła misja niestety. Dobra, do zobaczenia w 10. odcinku, cześć!